wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem dotyczącym promocji w Rossmanie. Jak wiecie, rozpoczęła się ona w poniedziałek 9 kwietnia i będzie trwać do 18 kwietnia. Powiem Wam, że ja zakupy mogłam wykonać wcześniej, ponieważ miałam dużo punktów w tej oto aplikacji. A teraz Wam powiem pokrótce, na czym ona polega, ale myślę, że na pewno większość osób interesujących się makijażem wie, o co w niej chodzi, ale powiem tak pokrótce. Więc polega ona na tym, że musicie mieć aplikację Rossman, kupić 3 produkty, 3 różne produkty, wtedy nabija Wam się promocja minus 55%, ale co jest ważne, pamiętajcie, musicie mieć aplikację Rossman. No i ja kupiłam dosyć sporo rzeczy, wiem, że na pewno będziecie mi wpisać w komentarzach, że nie potrzebuję, że w ogóle po co się maluję, że nie powinnam w tym wieku i że za dużo i w ogóle. No ale postanowiłam, że jednak pokażę Wam, co sobie kupiłam, bo z wszystkich rzeczy jestem mega, mega zadowolona. Chyba nie ma rzeczy, z której nie jestem zadowolona. Więc zacznijmy od początku, będziemy szli po kolei co do tego, jak ja robię w makijażu. Zacznijmy od bazy, bo bazy też są na promocjach. I kupiłam aż 2 bazy, powiem Wam, że nie mogłam się zdecydować. Pierwsza baza to Bielenda i to jest taka baza perłowa, zobaczcie, tak ona wygląda. Jest to baza nawilżająca pod makijaż, efekt poprawy kolorytu. I właśnie zdecydowałam się na to z efektem poprawy kolorytu. Stwierdziłam, że może ona mi się fajnie sprawdzić, dużo dziewczyn też ją polecało. I zobaczcie, ona ma takie śmieszne perełki i mega ładnie pachnie taką różą. A druga baza, jest to baza z Liren, baza matująca pod makijaż, zmniejsza widoczność porów, przedłuża trwałość makijażu. I zobaczcie, ona wygląda tak, to jest taka różowa tubeczka, ogólnie zobaczcie, jakie mam całe pomazane tutaj ręce i ogólnie, bo sobie właśnie swatchowałam pomadki i różne rzeczy i to po prostu nie chce mi zejść. Powiem Wam, że tą bazę już używałam i ona ma taką bardzo fajną konsystencję i fajnie nawilża, a tą nową sobie wytestujemy, możecie pisać w komentarzach, czy ją miałyście, czy fajnie Wam się sprawdziła. Przechodzimy dalej. Dalej mamy podkłady. Podkłady mam 3. Zacznijmy od podkładu z Eveline Liquid Control i jest to taki podkład z pipetką. Powiem Wam, że podoba mi się ta forma aplikacji. Ja mam kolor 005 Ivory i to jest taki bardzo jasny podkład wpadający w różowe tony. I powiem Wam, że on mi się podoba, fajnie wygląda na twarzy, nie wysusza ani nic, wygląda tak bardzo naturalnie i mega się z niego cieszę. A drugim podkładem jest to podkład, który również mega fajnie wygląda na twarzy, czyli Fit Me Maybelline i mam tu kolorek 110 i 130. Pewnie zapytacie teraz, skąd, po co ja wziąłam taki ciemny kolor, ale już Wam mówię. To jest to podkład matujący dla skóry normalnej oraz tłustej i ja już używałam tego kolorku 110 i jest dla mnie idealny i mega fajnie mi się sprawdza. Ale już Wam powiem, po co wziąłam ten 130. Więc ten 130, na początku kupiłam sobie ten 110, wytestowałam sobie, fajnie mi się sprawdził. Dlatego kupiłam sobie ten sam podkład, tylko że ciemniejszy i po prostu w wakacje, jak będę opalona, to zamierzam sobie mieszać te dwa podkłady, aby po prostu nie mieć białej twarzy, a ciemnej szyi, dlatego będę sobie mieszać, żeby po prostu mieć ciemniejszy podkład. No, przechodzimy dalej, następnie mamy korektor, kupiłam 2 korektory. Pierwszy jest to korektor Fit Me kolorek 05. Jest to śliczny, taki jaśniutki korektor i powiem Wam, że on raczej nie ciemnieje. I to na razie tyle, co Wam powiem, bo muszę go jeszcze potestować. A drugi korektor jest to taki wielki, w ogóle zobaczcie, jaki duży korektor z Lovely i jest to kolorek 03, tutaj nie widzę do końca, ale wydaje mi się, że to jest 03, ogólnie one wszystkie były bardzo jasne. Ten najjaśniejszy wpadał w różowe tony i on ogólnie, patrzcie jaki on ma duży aplikator. On ogólnie na ręku ciemnieje, ale pod oczami nie ciemnieje, więc fajnie. Następnie kupiłam sobie puder, w ogóle jestem pod wrażeniem, że go dostałam, bo na pewno znacie ten puder. Jest to puder, który po prostu wyprzedaje się w bardzo, bardzo mały czas. I tak samo jak ten Lovely HD, może wiecie, o którym mi chodzi, zaraz wam wstawię zdjęcie. Właśnie również chciałam go kupić, ale nigdy nie mogłam go dostać po tym, jak Maksineczka go poleciła.
i po prostu teraz wszędzie jest wyprzedany, więc będę na niego jeszcze polować. Jak go znajdę, to na pewno go sobie kupię. A na razie udało mi się znaleźć ten puder bananowy z Vivo. Powiem wam, że on ślicznie pachnie. Ja mam drugi, ten ryżowy rice powder i bardzo fajnie mi się sprawdza, dlatego kupiłam sobie też ten bananowy, on ma śliczny zapach. Następnie mamy rozświetlacz klasyk na YouTubie Lovely Gold. Ja mam silver, super mi się sprawdza, dlatego kupiłam sobie również gold. On jest naprawdę cudowny. On kosztuje jakieś 10 zł, więc za promocję wychodzi za grosze. Następnie mamy bronzer. Powiem wam, że widziałam, że dużo youtuberek go polecało na swoich kanałach. Jest to Lovely Medium, to jest ten kolor medium, bo jest jeszcze dark, ale właśnie ten mi najbardziej odpowiadał i on cudownie pachnie czekoladą i on tak ładnie się blenduje na twarzy i jest naprawdę cudowny. I bałam się, to pakowanie będzie się otwierać, ale powiem wam, że trzyma się dobrze i nie otwiera się, więc plusik. I naprawdę mega się cieszę z tego bronzera. Ten zapach, powiem wam, że jest niesamowity. Następnie mamy pomadę z Vivo. Też cieszę się, że udało mi się ją złapać. To jest ta bardzo kultowa pomada dark brown, wziąłam sobie ten kolorek i powiem wam, że on mi jak najbardziej pasuje. W środku mamy tutaj słoiczek, jeszcze wam powiem, że to jest numerek 2, dark brown to jest 2. I tutaj mamy pędzelek ze szczoteczką, a kolorek wygląda tak, szybko go tu otwieram i zamykam, bo pomadę nie można długo trzymać otwartej. Następnie mamy tłuszcz do rzęs z Eveline. Jest to wodoodporny tłuszcz do rzęs. Ja go sobie kupiłam na wakacje, żeby po prostu mieć wodoodporny, wiecie, tłuszcz taki Eveline. I on ma taką niebieską spiralę. I kupiłam sobie jeszcze taki żel przezroczysty. On jest i do rzęs, i do brwi z Miss Sport. Ja go używam do szkoły na brwi. To już moje drugie opakowanie i powiem wam, że bardzo go lubię i on jest też niedrogi. Następnie mamy pomadkę z Eveline, jest to kolorek 07 Baby Nude i mega mi się on podoba. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda w środku. Och My Lips, tak się nazywają te pomadki. Tu mamy konturówkę i matową pomadkę. Konturówka ma tutaj temperówkę, powiem wam, co mi przeszkadza, to ona strasznie się otwiera, ale jest bardzo mięciutka, ładnie się trzyma, ma fajny zapach i nie przysusza ust, więc naprawdę bardzo fajna pomadka. I ostatnią rzeczą, która nie była na promocji, jest to taki pędzel kabuki zamykany, bo tutaj otwieramy to z firmy Be Beauty. Zobaczcie, tak on wygląda, tutaj srebrny. Bardzo mięciutki pędzelek i on tu tak się wysuwa i zamyka i fajnie można go gdzieś sobie do kosmetyczki, do torebki wrzucić i w ciągu dnia tutaj się przypudrować. Naprawdę fajny pędzelek. To koniec tego filmu, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, zostawiajcie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał i dzięki, pa!